Witajcie. Pytaliście mnie o ciągniki. No to tu wam chcę pokazać Ursusa C325 z 62 roku, którego sprzedaję. Nie mam czasu się nim zająć, powiem szczerze. To trochę się u mnie to powywracało wszystko, więc nie będę wchodził w szczegóły. Ale ciągniczek jest fajny, z jednego kawałka. Tabliczka jest znamionowa w oryginale. Słuchajcie, silnik. On był tutaj przemrożony. To wam pokażę. O, to taka cienka rysa tu jest ledwo co. Więc to jakby ktoś się na tym zna. Myślę, że wy się znacie jako mechanicy. Więc dla was to będzie żaden problem. Zeszyć ten blok i będzie świetna rzecz. Tutaj popatrzcie. Pokażę wam z tej strony. O, widzicie? C325. Tak wygląda ten temat. Parę zmian tutaj ktoś porobił, jakieś widzicie tutaj podes jest od 28 chyba, nie jestem pewny, albo 30. Nie znam się na tym, po prostu nie będę w to wchodził. Tablica, widzicie, od 325, 62 rok, tak ma wyglądać. Fajnie zachowała się kontrolka oryginalna. Co wam mogę powiedzieć o tym ciągniku? Ważne jest, tak jak powiedziałem wcześniej, że jest jednego kawałka. Całkiem sympatyczny. Wydaje się, że zresztą to już jest coraz mniej takich, słuchajcie, ciągników, żeby było to w całości. Tu jakby ktoś pytał o felgi, to mają właśnie takie być. To są 62 rok, one weszły w 61, żeby nie było tam, że coś przerabiane. Nie, nic tu nie jest przerabiane. Tu macie podnośnik, tak wygląda, na łańcuszku. Wiecie doskonale, że ja nie jestem mechanikiem, więc się na tym nie bardzo znam, natomiast to co wam mogę polecić, powiedzieć, podpowiedzieć, to jak powinien wyglądać oryginał i co on powinien mieć, a czego mieć nie powinien, żeby nie było potem, że to macie jakieś składaki, że tam powiedzmy 62 rok, a felgi kwadratowe i takie inne głupoty, bo to po prostu jest żart z kolekcjonerstwa. Tak to powinno wyglądać. Podnośnik tutaj dwusekcyjny, nie ma tej trzeciej, tak jak właśnie ma 30. Tak wygląda. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Nie wiem, czy tutaj, jak tu jest jeden filtr, widzicie przy tym. Nie wiem, jak ta pompa wody, ale ona, czy ona ma być aluminiowa, czy nie aluminiowa, tego nie wiem. No ale jest w każdym razie te. Co mu dolega? Powiem szczerze, że nie wiem, dlatego, że tutaj było coś grzebane. Słuchajcie, widzicie, ta śrubka jest luźna od wtrysków. Ja nie jestem mechanikiem, więc ja tego po prostu nie zrobię. To jest dla mnie, nie bardzo wiem, jak go odpalić, ale myślę, że tu jakby poświęcił, nie wiem, pół godziny, może by go i jakiś mechanik odpalił, żeby to sobie łaziło fajnie. To wiecie doskonale, że te silniki i w ogóle te ciągniki są naprawdę bardzo wdzięczne w robocie. Nie ma tu żadnego jakiegoś problemu, żeby go naprawić, nie wiem, odpalić. One się właściwie nie psują. A jeśli tam już jakiś remont, no to jest przecież też nie ma z tym problemu. Co jeszcze? Tutaj widzicie, tak wyglądają te zwolnice. Nic tutaj nie ukrywam. Sprężyna ładna, niepospawana, niepopękana, jakieś tam inne rzeczy nie są porobione. Patrzyłem na skrzynię biegów, słuchajcie, tu wszystko ładnie wchodzi. Nie wiem, co tu jeszcze mogę wam podpowiedzieć. No. Rozrusznik. Nie, no to jest ten stary chyba, tak? No nie wiem, ale zobaczcie, sami zobaczycie, jak to wygląda. Prądnica jest już nowsza, to nie jest ta oryginalna od 25, to wiem. No i co, bączek jest. To taka po prostu wrzutka. Kto chce, ewentualnie jest zainteresowany, śmiało piszcie, odzywajcie się. Macie mój adres mailowy, on to żadna tajemnica. Zapraszam. Może ktoś go ożywi i będzie miał piękną rzecz na zloty. Ważna to, jeszcze raz powtarzam, zaleta z jednego kawałka. Silnik, skrzynia, most to jest jednego kawałka. Ciągnik jest zarejestrowany, także też nie będzie z tym problemu. Myślę, że bardzo fajna zabawka. Naprawdę dająca mnóstwo frajdy. Wiem, że ludzie mają takie ciągniki, często tęsknią do nich, albo dziadek miał, albo ojciec miał, albo jeździłem tym i tak dalej. Tu jeszcze jakieś coś, nie wiem co to. Jakiś fajny taki przycisk. No i tak to wygląda. Kierownica, słuchajcie, też bardzo ładna, niepopękana, niezniszczona. Też rzadko się zdarza, żeby ona była taka fajna, w ładnym stanie. No.
To tyle, jeśli macie jakieś ewentualnie pytania o takie sprzęty, to piszcie. Ja może w miarę czasu, w miarę możliwości uda mi się coś Wam ciekawego jeszcze podrzucić, pokazać. To tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.